Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Margo na moim kanale i witam was w kolejnym filmie z serii Lutowa 20. Moi drodzy, mam nadzieję, że jesteście czynnymi odbiorcami tej serii i że w miarę wam się, moi drodzy, podoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, o ile ten film wam się spodobał oczywiście, bo jak nie, no to nie zostawiajcie, widzowie. Ale jak wam się spodoba, to łapeczka w górę, bardzo mile widziana. Koszuleczka dzisiaj piękna, moi drodzy, już nieraz ją pokazywałem. Niestety z tą koszulką wiąże się taka historia, że można ją pokazywać tylko od przodu, jeżeli chodzi o YouTube'a, bo z tyłu są tyły tych postaci, a żadna z nich nie jest ubrana, więc bezpiecznie koszulka założona przodem do was, moi drodzy, i możemy lecieć z omąkanym łowcą orków. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi, że wszystko u was gra, moi drodzy, i że właśnie zajadacie sobie jakiś posiłeczek, moi drodzy, czy to kolacyjka, jak oglądacie wieczorem, czy to śniadanko, jak oglądacie rano następnego dnia, czy to obiad, bo właśnie wróciliście z pracy, ze studiów, ze szkoły, czy z dworu, załóżmy, bo graliście w piłkę nożną, albo jeździliście na rowerze. Jeżeli tak, życzę oczywiście smacznego i chyba, kurde, wszyscy są już na tego oba stary. Bijemy, moi drodzy, 4 osoby w grupie, na szczęście, więc ta grupa się troszkę rozrosła i legendarny naszyj jest zaklepany. I chyba będziemy bili to na turce, żeby tu nikt nie padł. Mamy 104, 4 level mnie, no i 104, a to jest 104.1, jeszcze jest mag, no ale tu nie, no w takiej grupie tu nie padniemy na pewno, panie, ale jedynie może paść dobry drop, który za chwilę już na naszych ekranach. Kurczę, no, żeby nie same Unii, no, stary. Ja dzisiaj jestem nastawiony na hera, nie? Dzisiaj jest dzień dropienia heroików w dużej ilości, więc poproszę, już nawet jak ma ta lega nie spaść, bo wiem, że jest szansa nikła, to chociażby były na przykład 2-3 herka, nie? Aha, no, albo na przykład Unii i skrzynka, która i tak jest dla znalazcy. Dzisiaj jest najgorszy dzień pod względem nagrywania filmu, kurna, ever, stary. Przeszukałem już tych herosów nie wiem ile, siedzę tu nie wiem ile czasu, i dopiero mam chyba, nie wiem, drugiego herosa, nie? Dzisiaj jest totalna porażka, stara, a to nie dobrze, bo taka porażka demotywuje, więc trzeba zbierać więcej siły, więc żebym miał więcej siły, stary, więcej motywacji, to zostaw łapkę w górę oczywiście. Nabijemy złoda i ze złoda mroźne cięcie, klikamy zatwierdź. No nie wiem, no idziemy coś poszukać, stary, ale tutaj naprawdę nic, kurna, nie ma na trzech światach. Dobra, mamy, moi drodzy, kolejnego herosa. Udało się znaleźć piekielny kościej. Trzy osoby w grupie będą, tylko trzy osoby w grupie i chyba możemy atakować, więc atakujemy pana kościeja. Zamykamy sobie powiadomionka, klikamy sobie błyskawiczny. Tutaj jeszcze jakiegoś agreso damy, ale grupa chyba będzie awczyła, więc dajemy sobie auto. I z piekielnego kościeja spada nam jedno hero. W końcu jakieś hero na filmie, widzę. Za niedługo człowiek mi się cieszył na hero, tak jak na legendę, nie? Się cieszy, patrząc na te dropy, więc hero, moi drodzy, i zbroja. Wow! Dostajemy u niej zbroję i hero tarkę. A to dziwne w ogóle, bo był Woj w grupie. A to może zX-ował wszystko, no nie wiem. Albo takiego farta miałem, że złapałem. No pa, i tara, i kurna zbroja. No to lecimy na kolejnego herosa. Taka dobra informacja, że chociaż Wulcher się znalazła szybko, moi drodzy, bo to był drugi resp, moi drodzy. Drugi resp, jaki przeszukałem za Wulcher. Dwie osoby tylko w grupie, ręce lega X. Atakujemy panią Wulcher, moi drodzy, i patrzymy, co z niej dropnie. Zaatakujemy ją i zbijemy ją na turce, bo ja nie chcę... Nie, czekaj, paść? Nie, 193, dobra, no nie padnę, ale i tak zbijemy ją na turce, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości co do tego, czy przeżyje. Ale tu widzę, że magowie robią, moi drodzy, takie obrażenia, że ja tu nawet nie muszę... Kurde, czemu mi tak skacze ten? Takie obrażenia robią, moi drodzy, że tu nic się nie wydarzy niepożądanego. 33% pani Mulhead, ręce legendarne zająłem. Ach, no ale czy one spadną, widzowie? Ja się po prostu tylko uśmiecham, nie? Ja się, stary, tylko uśmiecham, jak bijemy kolejnego herosa. Dropi hero jedno i to kurna na maga, których dwóch magów jest, a ja, wojownik, smutny stoję, widzowie, i nic nie mogę dalej począć, no. Przecież to się płakać mi się chce powoli, no. No naprawdę, no. I will cry in few minutes. Dobra, mamy kolejnego herosa i jest to karmazynowy mściciel, na którego nikt nie chce przyjść. Szczerze to się nie dziwię, bo no i tak wiadomo, jaki będzie drop, moi drodzy, a iść tyle czasu, żeby przejść kanioły straceńców i inne mapki, żeby zobaczyć finalnie na swoich ekranach
unikatowe buty, no to po co to robić, prawda? To jest po prostu strata czasu i tyle. I teraz słuchajcie jednej rzeczy, moi drodzy, bo w jednym z odcinków serii właśnie lutowej dwudziechy powiedziałem wam, że moi drodzy, pójdziemy sobie na postać, jaką jest Pada na Expie i zobaczymy, czy mamy tam jakieś skrzynki do otwarcia. Jeżeli są, z Kerosów oczywiście, no to sobie je otworzymy i czy tutaj jakiekolwiek skrzynki mamy, uwaga. Hasim czy coś takiego? No nie mów, że nie ma, no nic nie ma, dobra, to zobaczymy jeszcze na Bestiasie. I tu są dwie skrzynki z Vivianą. Je sobie teraz, moi drodzy, przepraszam bardzo, otworzymy. No i pierwszą sobie skrzynkę otworzymy już teraz i mamy z niej misterny splot Driady, a z drugiej skrzynki mamy, moi drodzy, raz, dwa, trzy, z drugiej skrzynki wypada nam lekkie pląsy Driady nam wypadają, czyli zwykły i ten zwykłe buciochy. I teraz musimy do tych dwóch itemów dobrać itemy z depozytu. I to jest splot. I taki splot mamy, także gituwa. A drugie to jest lekkie pląsy. Lekkie pląsy. Czy coś takiego się w depozycie znajduje? Tutaj nie widzę, tutaj też. I tutaj mamy, okej, dobra. Wymieniamy te skrzyneczki piękne. O, i mamy znalezionego Herosa w ogóle w międzyczasie. Napiszę, że idę. Kanion Straceńców się znajduje, czyli dokładnie na tej samej mapie, na której był na Badziorze, jest i na stonku, moi drodzy, więc te skrzyneczki poczekają chwilę, żeby zbudować, czy wzbudzić w nas niecierpliwość. Klikamy sobie, że idę, Besior, Kanion Straceńców, zapierdzielamy na Karmazyna i zaraz wracamy do tematu skrzynek, moi drodzy. Dobra, jesteśmy w Kanionie Straceńców i prawy górny podchodzimy już do testosterona. L-testosteron, L-cholesterol, moi drodzy. Marcin Najman. I karmazynowy mściciel jest faktycznie w prawym górnym rogu. Bijemy sobie go w dwie osoby i dropimy dwa piękne unikaty, które niestety nam się... No ale dostaliśmy obydwa, no to taki plus. Przelogowujemy się... A czemu w ogóle ja dwa dostałem? Aha, on po prostu pluje na unikaty, ja dostałem dwa, no to git. Przelogowujemy się na Bestiasa, otwieramy też te skrzynki, idąc jednocześnie do depozytu, żeby móc sobie je od razu wymienić. Ze zwykłej skrzynki dostajemy, moi drodzy, niekompletny łuk Viviany, a z tej unikatowej skrzynki dostajemy, moi drodzy, misterny splot Driady. Także splotu misternego Driady na pewno nie będziemy mieli w depozycie, no bo już jeden mieliśmy. Możemy spróbować, ale szanse są nikłe, że miałem dwa takie duplikaty, bo one by były na skrzynkę wymienione. Więc sobie dajemy tu, a w ogóle to chyba zauważyłem. O, niekompletny łuk Viviany, no i gituwa. Skrzynka wymieniona, więc sobie ją otwieramy i z tej skrzynki spadają lekkie pląsy Driady i tego też nie będziemy mieli, no bo już takie lekkie pląsy wymienialiśmy przed chwilą. No a więc tak to jest, jak się otwiera skrzynki, widzowie, i się nie ma farta, nie dropi się totalnie nic. I idziemy na kolejnego heroska. Grupa na klasiku. Mederone Polako, Angelon, Stenlu, Akkis, Warharg, Warrior, Mario, Pan Potężny, Bogdan, Bialutki, Lambo i Joki, Łowca. Jedno hero. Grupa, moi drodzy, tutaj to jest tak. Melon, Sirpishment Account, Cyn, Kaita. Dalej mamy Syn Szluga, Valeruś, Amputowany Pendolino, Syn Son Goku XD i The Altor. Raz, dwa, trzy. Kurde, no Jaruna kochana. Cztery heroiki, stary, ale dymy. Cztery hera, czaś to. Ale dymes XD. Yahid, Nident, Przytulanka, Woja, Angelek, Wojownik. Dali mamy Simaum, Kebabowy Szatan, Mroczny Sydney, Wigew i kolega Berła. Dwa heroiczki tutaj, moi drodzy. Jedne łapki lądują właśnie w mojej torbie. S. Best Eframdomie. No to kurwa, Wesora w grupie nie ma. To tak. Uber Chrupek, Mina Is, Mina XS, Olivia Servant, Mr. Teashi, Warrior Mario, Pan Brilson, Angelek, Mister i Joki Łowca. Dobra, Kataha. Dwa herka, ładnie. Puchowy Kapeć, King Arturo, Roberto Firmino, Waćpan, Tryszek Junior, Isnuam, Poler, Okomaga, Ogóreczek, Sznureczek i Alfons, Pis Dotrząs. Jak mu ten nick przeszedł, stary, przez weryfikację, to nie wiem. Dobra, dajemy F-kę i na telewelu jedno hero, karwa kawunia. No słabo, no. Szczerze dam to auto, stary, damy radę. Kominiarz, Szumiący, Navarro, Fan Wysiorka, Waszego Epko, Hutnik i Gripex. Nie wierzę, kurwa, po tylu dniach.
końcu coś. W końcu jakaś kurwa, już może powiedzieć, legenda. O kurwa, przedmioty odrzucone lub brak wolek. Ktoś jakiś przedmiot odrzucił, stary. Ktoś odrzucił jakiś przedmiot. O kurwa, chyba Lego odrzucił chłop. A nie, poczekaj. Nie, dobra. Bagienne klejnoty odrzucone. To nie to. Dobra, to nie to, to nie zbroja. Kurna. W końcu, stary, nie? W końcu jakaś pieprzona legenda, no. Już nic, kurna, nie spada. No nic nie spada ostatnimi czasy, no. Graty, Eptko. I lecimy na kolejnych, kurna, herosów, no. Ósma albo dziewiąta lega, stary, na publiku z wizami. Es? Chłop się wyjechał? Ta, ale nie, ale dostał. Jestem sany, że ten szumiący miał pełne torby, łup zniszczony. Ja ale stary, jak on by miał nie, bym mógł usunąć wtedy, nie? Ja pierdzielę. Podzieli? Nie, no on nie podzieli, stary. Kamil, lega! Mamy kostka, moi drodzy, i atakujemy sobie go solo, ale tutaj bez wielkich... bez wielkich problemów sobie go ubijemy. Nie wiem, czy to Wale coś licytował, czy kupił, czy sobie ej, wystawa na sprzedaż. A czemu on mnie tak tutaj sobie... Czekaj, to chwilkę trzeba wizowie się wstrzymać. No właśnie, powolutku go tutaj poogarnę, bo mój mag, który ma kurna chyba 3 zdeklaki w eku, tego kostka ładuje jak nie powiem co, a ten kurna tutaj się... no, zachwiał na nogach delikatnie, uleczymy się. Ale dobra, już chyba sytuacja jest stabilna. Stabilna situation. A dobra, damy sobie lodowe. No i bez wielkiego problemu kostka ubijamy. I na dreamie solo z kostka spada nam jeden razy unikat. Lekkie buty kościeja, super drop XD. Dobra, bijemy, moi drodzy, szybka podmianka jeszcze z mojej strony była mojego wojownika, bo jest tutaj Wiktoria, Wikusia, coś takiego na 104.2 levelu, która może być tylko do 202 bądź 3, a mój woj 205, więc szybko wskoczyłem na tancerza. Przyszedłem, moi drodzy, wspomóc drużynę, bo wiadomo, że i tak nic się złapie, ale wspomóc drużynę, wzmocnić drop, zwiększyć ilość dropów i tutaj pomóc z ubiciem, moi drodzy. No bo by sobie nie dali, prawda? No 195 level przecież by nie ubił solo Atki, więc ja tu przychodzę, moi drodzy, jako ostatnia nadzieja naszej drużyny i mam nadzieję, że za chwilkę ujrzymy coś wartego uwagi, a nie tylko kolejny unikat. No mówię, no to Hera już by cieszyło oko, ale zobaczymy, jak to będzie. Troszkę herosów ostatnio, znaczy ostatnio mówię, na tym herosie, na tym odcinku się jednak pojawiło. Nie było aż tak tragicznie, jak myślałem. Z czarującej Atali spada nam jedno hero i dwa razy uni, więc te herka sobie odrzucamy, bo i tak ich nie dostaniemy i skupiamy się na tym, żeby dostać to uni. A czy je dostamy? Dostaniemy, uwaga, raz, dwa, trzy i tego unikatu chyba... dostajemy jednak, także essa. I w tym odcinku to na tyle, trzymajcie się, dużo zdrów wam życzę i zapraszam na kolejne filmy na kanale Niri.